rok 1915. Od czerwca 1914 roku trwa I wojna światowa. Największy konflikt zbrojny w Europie od czasów napoleońskich. Wojna toczy się między państwami Ententy a państwami centralnymi. Zbiera bardzo krwawe żniwo i przenosi się na wszystkie kontynenty. W maju 1915 roku następuje wielka ofensywa wojsk niemieckich i austro-węgierskich. W bitwie pod Gorlicami udaje przełamać się opór rosyjski. Oddziały carskie wycofują się, a za nimi podążają legiony polskie, które rok wcześniej utworzył Józef Piłsudski. Za wycofującymi się oddziałami rosyjskimi ruszyły legiony polskie. Tutaj ważną rolę odegrał 4. Pułk Piechoty Legionów Polskich, który potem odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w bitwie Piastkowskiej. Dla tego pułku bitwa była prawdziwym chrztem bojowym. 8 maja 1915 roku Komenda Legionów Polskich wydaje rozkaz o utworzeniu 4. Pułku Piechoty pod dowództwem podpułkownika Bolesława Roja. 15 lipca 1915 roku po 2 miesiącach szkolenia, mszy świętej polowej oraz defiladzie pułk wyrusza na front. 16 lipca – postój w Ostrowcu Świętokrzyskim. 20 lipca – w Ludwinowie pułk spotyka się z 1. Brygadą. 22 lipca – pułk atakuje pozycje rosyjskie pod Majdanem Bożechowskim. 23 lipca – Moskale cofają się za Bełżycę. Od 24 do 29 lipca – biwak w lesie, pomyślne wieści z frontu, czyszczenie mundurów. 30 lipca przed południem Moskale cofają się. Pułk maszeruje przez linię kolejową Lublin-Dęblin. Już o świcie 31 lipca 1915 roku 4. Pułk i oddziały legionowe przebywają w okolice Jastkowa, aby sprawdzić, jaki jest stan oddziałów rosyjskich. Już o godzinie 8 rano wydany zostaje rozkaz o następującej treści. Nieprzyjaciel na trasie Lublin-Garbów silnie obwarowany. Silny ostrzał artyleryjski, nie można przybliżyć się do oddziałów wroga. O godzinie 17 pada decyzja, że sam Józef Piłsudski przejmuje dowództwo w bitwie. O godzinie 19 zaplanowano szturm wojsk legionowych. Został on niestety uprzedzony przez atak wojsk rosyjskich. Oddziały legionowe zaatakowały oddziały rosyjskie. Niektórzy żołnierze dotarli do zasieków wojsk rosyjskich. Niestety nie posiadali granatów ręcznych ani nożyc, żeby sforsować bardzo mocne zasieki nieprzyjaciela. Dokładnie o godzinie 21.05 padła decyzja, aby ponownie w nocy zaatakować. Niestety te działania zostały uprzedzone przez oddziały rosyjskie. O północy zdecydowano, aby wycofać się na pozycję obronną. Trwały ataki wojsk legionowych. Niestety nie udało opanować się dobrze bronionych pozycji nieprzyjaciół.
Wieczorem 1 sierpnia do oddziału przybywa sam Józef Piłsudski. Dochodzi do ostrej wymiany zdań pomiędzy nim a podpułkownikiem Bolesławem Roją. Podpułkownik zarzuca Piłsudskiemu opieszałość w walce, natomiast Piłsudski zarzuca dowódcy 4. pułku zbytnią brawurę. Są głodni i spragnieni, ale dostają posiłek, co powoduje, że morale i motywacja do działania wzrasta. Przez pozostałą część dnia i cały 2 sierpnia nie dochodzi już do ataków, tylko walka ma charakter pozycyjnej wymiany ognia. Wieczorem 2 sierpnia podpułkownik Bolesław Roja wysyła specjalny rozkaz, w którym dziękuję żołnierzom za bohaterstwo i poświęcenie w walce. Zapanowała nieoczekiwana cisza. Oddziały legionowe wysłały swoje patrole zwiadowcze. Okazało się, że oddziały rosyjskie wycofało się. Przyczyną było tego, że na innych częściach frontu sytuacja oddziałów rosyjskich pogorszyła się. 4. pułk przybywa do Jastkowa o 5 rano. Po krótkiej przerwie rzuca się w pogoń za oddziałami rosyjskimi. Zakończyła się bitwa pod Jastkowem. Trwała krótko, bo tylko 4 dni, ale wpisała się bardzo mocno w historię Polski. Bohaterskimi żołnierzami okazali się członkowie 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Ponieśli straty 70 zabitych i 200 rannych, ale ich bohaterstwo i poświęcenie zostało upamiętnione w historii naszej ojczyzny. Dowodem na to, jak krwawa była bitwa pod Jastkowem, świadczą liczne mogiły, które znajdują się na cmentarzu w Jastkowie. Po bitwie zorganizowano prowizoryczny cmentarz. Pochowano 120 legionistów polskich, 108 żołnierzy austriackich i piechoty węgierskiej oraz 23 żołnierzy rosyjskich. W roku 1924 zdecydowano o budowie pomnika na cmentarzu i budowie szkoły, która miała upamiętniać wspaniałych bohaterów. W roku 1931 ukończono budowę pomnika w postaci 17-metrowej kolumny z orłem legionowym na szczycie. Za pomnikiem umieszczono betonową ścianę, na której widnieją nazwiska wszystkich poległych w bitwie. W okresie międzywojennym na cmentarz przebywali liczni goście, m.in. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. Odbywały się tam uroczystości upamiętniające bohaterów z tej pamiętnej bitwy jastkowskiej.